Myślę, że takie dwa najważniejsze trwałe efekty, które wyniknęły po kilkuletniej współpracy z Fundacją Orange, to jest po pierwsze udana współpraca z partnerami. Do dwóch projektów zaprosiliśmy dwie organizacje. Pierwsza to była Stowarzyszenie Pleple TV, z którymi Zachęta zrobiła kilkanaście filmów dla młodzieży o sztuce współczesnej. Bardzo jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Fundacją 8 Życzeń, która w zeszłym roku prowadziła warsztaty do projektu Podziel się sztuką. Prowadziła dwa dwudniowe warsztaty z animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieży. No i też do tego stopnia byliśmy zachwyceni współpracą z tą fundacją, że w tym roku fundacja prowadziła takie warsztaty dla nauczycieli. Zaczęliśmy od pomysłu, żeby filmy, które będziemy produkować z EduPleple, edukacyjne o sztuce, umieszczać w internecie. Poprzez stronę internetową dotrzemy do najszerszego grona odbiorców. Drugim trwałym efektem to jest na pewno wdrożenie przez Zachętę licencji Creative Commons. Fundacja Orange dała pierwszy bodziec i później zaczęliśmy się jakby interesować, czym są te licencje, czym jest otwartość, i okazało się, że to jest bardzo spójne z taką polityką udostępniania treści, w ogóle taką prospołeczną funkcją Zachęty. Szczerze jestem przekonana o tym, że później dzieci, które miały kontakt z naszym projektem, będą bardziej otwarte, będą zadawały pytania i nie będą onieśmielone.